Cześć, Mandero, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i ja oczywiście jestem Michał Tesco na Michał Games. No i witam was oczywiście jak co niedzielę w przepięknej grze The Hunter Call of the Wild. No i teraz jak widzicie piękny księżyc, no i przez najbliższe 30-40 minut będziecie rozkoszować się wspaniałą oprawą graficzną, jak i również wspaniałą oprawą dźwiękową oczywiście w The Hunterze. Na dzisiejszy odcinek plan jest dość prosty. Będziemy starali się zrealizować misję poboczną od Doka, na której polega, że trzeba udać się nad jezioro Trzellach i tam upolować nocą i zebrać mulaka białogoniastego lub jelenia czarnogoniastego. Tak. No i właśnie już kilometr przeszedłem i teraz będziemy starali się iść dalej. Jak widzicie, mamy godzinę 20:13, czyli w pełni nocny odcinek dzisiaj. Na razie jeszcze nic strasznego się nie działo. Natomiast no wiecie, jednak jest noc, zwierzęta, te sprawy. W miarę dobrze widać, także... Bo w niektórych grach jest naprawdę bardzo ciemno i... Na przykład w The Forestie, no i tam po prostu... Ciężko się, można powiedzieć, nagrywa właśnie w cave'ach, bo tam no niewiele widać na nagraniu w tym momencie taki odcinek, co nic prawie się nie widać, nie ma sensu, ale tutaj całkiem dobrze, no wiadomo, my gracze, znaczy ja na przykład osobiście lubię, jak jest naprawdę ciemno, no bo w rzeczywistości też się tak zdarza, że jest ciemno często właśnie na dworze, że w ogóle nic nie widać. No w niektórych grach też jest to tak, że cały czas jest noc bardzo jasna, w farmingu tak było. Teraz to poprawili troszeczkę, natomiast no tak było. Na dzisiejszym odcinku, zanim tam dojdziemy jeszcze, widzicie tu jakaś chata obozowiska, to ogólnie tutaj ta mapa jest dość fajna taka, właśnie zróżnicowane są te rzeczy. No i właśnie, w dzisiejszym odcinku pogadamy co z kanałem i co dalej. Ogólnie jutro dostaniecie odcinek z od zera do biznesmena. I teraz tak, ja tam omawiałem właśnie cały harmonogram, natomiast ten odcinek nagrałem prędzej niż ten, więc w tym jakby trochę uaktualnię, ale dla was teraz dostajecie aktualizację, a w poniedziałek dopiero dostaniecie to, co było przed aktualizacją. No trochę nie po kolei, ale tak wyszło. Aktualizacja w porównaniu do tego, co jutro się dowiecie, jest taka, że w niedzielę na 100% nie będzie The Huntera, czyli tej wspaniałej gierki, natomiast będzie The Forest, zakończenie gry. 50-minutowy odcinek wyszedł, także mam nadzieję, że no wpadniecie na niego. Dobra, ja już powoli muszę być cicho, bo już zbliżamy się do tego jeziora. No i nie fajnie by było, gdybym przez ten odcinek jednak nie udało mi się tej misji zrobić. Będę się starał, żeby coś tam wynaleźć. Ogólnie można używać latarki, no wiadomo. Już teraz to ogarnąłem. No i to jest ta najnowsza zmiana, czyli za tydzień nie spodziewacie się The Huntera. Za dwa tygodnie będzie The Hunter. Będziemy się już tam z tą grą powoli żegnać, w sensie takim, że koniec wakacji. No i, no i niestety, no Huntera na pewno nie będzie. No bo to nie będę miał czasu na to. No, tego to może bym nie chciał. Nie będę miał czasu, tu w ogóle fajna ścieżka prowadzi, spoko taka. Kurde, ale fajne są takie ścieżki w lesie, nawet idealna na rower. Natomiast jeżeli chodzi, tak wymyśliłem, że za tydzień, tak, oglądacie za tydzień, nie będzie ostatniego odcinka z od zera, tylko zrobię przedostatni. No ale to tam zobaczycie, co się działo na od zera jutro, a tam naprawdę bardzo fajna akcja, dlatego was też serdecznie zapraszam. Także to jest takie najważniejsze informacja, czyli tak, jutro macie od zera, w środę macie The Foresta, pierwsza część zakończenia gry, w piątek po sąsiedzku oczywiście, no i niedzielę zamiast The Huntera, czyli tej wspaniałej gierki, którą teraz oglądacie, za którą możecie serdecznie dać łapkę w górę, będzie zakończenie The Foresta, naprawdę potężny odcinek zakończenia. Także mam nadzieję, że jeżeli macie jakieś tutaj zastanowienia co do The Foresta, w sensie tej fabuły, to ja tam wszystko wyjaśniałem. Także serdecznie zapraszam. No jeżeli w ogóle jesteście ciekawi, co twórcy wymyślili na grę, którą
W zasadzie od samego początku budowaliśmy i chodziliśmy po jakichś jaskiniach i coś nas atakowało. To naprawdę odlecieli, dlatego też was. Już nie będę spoilerował, tylko oczywiście zapraszam za tydzień na The Foresta. Mam nadzieję, że wszystko, tak jak mówię, się uda, bo odcinki są nagrane, wyrenderowane, ale jeszcze nie wrzucone, dlatego mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjdzie. W tych terenach już byliśmy kiedyś. Trzeba nasłuchiwać. Dużo trzeba się skupić. O, cel wypełniony już jest jeden. Niedźwiedź, niedźwiedź, niedobrze. Znaczy ogólnie nie chcę chyba zadzierać z niedźwiedziem. Kurde, też hałasuje dosyć. O, dobra. Nie chcę zadzierać z niedźwiedziem w nocy. Tak mi się też wydaje. Chociaż one bardziej są płochliwe. Ja w pewnym momencie muszę tutaj też w hunterze polecieć trochę z tymi różnymi wspomagaczami, czyli wabiki, jakieś, że zapachu nie widać. Nie to. Także będzie trzeba takie rzeczy też poogarniać. Wydaje mi się, że miejsca, w których są siekiery, to jest chyba miejsce, gdzie można wybudować swój obóz. A to akurat jest dla mnie całkiem dobrym pomysłem i będziemy musieli to sprawdzić. Chyba, że mi napiszecie w komentarzach, czy te miejsca, gdzie są właśnie siekiery, to jest. Tak niewiele tu widać, trzeba się dopatrywać. Ale ogólnie, no widać, coś tam nie jest tak źle. Jesteśmy już nad jeziorem. Także misja wskazuje, że trzeba udać się nad jezioro. To już jeden z celów jest wypełniony. No i teraz mulak białogoniasty lub jeleń czarnogoniasty. Zastanawiam się, jaka jest duża różnica między mulakiem a jeleniem. O, ale piękne poroże. A, to jest jeleń kanadyjski. Jeleń czarnogoniasty, ale. O, fucking. Wiecie, ile punktów i kasy za to. Tylko, że to jest znowu, widzicie, gatunek. Czekajcie, to jest trudne, a tamten. Bardzo ła. Co? To jest bardzo łatwy jeleń? Trzeci poziom? No to mnie akurat zaskoczyło, szczerze mówiąc. I bardzo fajnie tutaj, że stoją. No nie chcę tego spitolić, więc na spokojnie będziemy się raczej skradać. Gdzie one są? O, już tutaj ostrzega jakiś. Kurde, już zgubiłem je. No nie, najgorzej. Nie, tam już są. No mam teoretycznie teraz lepszą. No na pewno nie mogę zaświecić latarki, bo to jest od razu out. Strzał w kolano. Czy tu coś jest? No nie, kamienie. Na pewno nic nie ma, kto. Bo słyszę, że ostrzegają, dlatego tak się zastanawiam. Oznaczyć sobie muszę jeszcze. To są na wzgórzu, trochę już kawałek stąd. Nie pogardziłbym, gdyby przede mną przebiegł jakiś. Noc teoretycznie dla mnie powinno być łatwiej, bo. Chociaż zwierzęta mają lepszy słuch, węchy i ogólnie chyba lepiej widzą w nocy. Ale dla mnie powinno być prostsze skradanie się. Teoretycznie oczywiście. A w praktyce to różnie wygląda. Słuchajcie, no ogólnie. Dość dobrze, że z tymi FPS-ami teraz jest. Także raczej tutaj. To ustawienie pomogło. Aha, jeżeli byście się zastanawiali, co to było za ustawienia, to w OBS-ie jest. Dodali w OBS-ie. Które tylko teraz wam nie powiem, co. A to jest. Chwila, co tam było? To jest taka opcja, i tam jest wersja jakby stara i nowa. Jest napisane obok ta sama nazwa, tylko New. No i zmieniłem na ten New i jest całkiem ok, ale kurde. A teraz wam nie powiem, co to jest dokładnie za opcja. Wolałbym ich od góry zajść. To jest niby jeleń, więc teoretycznie mam wabik niby na jelenie. Gdybym od góry ich zaszedł, to kurde idealnie. Widzicie? Spoko opcja. Byle nie hałasować. Bo nie chciałbym go spłoszyć. Ostrzega.
Kurde, biegnie na dół. O, za menda. Ale były dwa. Kurde, no nie chcę, nie. Na pewno nie chciałbym tutaj za dużo skakać i jakieś akrobacji robić. No bo wiecie, to wszystko spłoszy. Ona chyba pobiegła do wody, tak mi się wydaje. Gdzie jesteś? Cip, cip, jelonku. Coś słychać? Z której strony było? Tu jest gdzieś ten jeleń, powinien być teoretycznie, oczywiście. On gdzieś tu był. Jeleń czarnoogoniasty. Jak daleko, baby, jesteś? Kurde, za górką. Nie wiem teraz, czy iść do tamtego. No tego już nie widzę w ogóle. Także iść do niego to chyba. Gdzie jest ten mały? Kurde, tak fajnie się skradałem cichutko i wszystko wzięło szlak, że tak mogę powiedzieć. No nie chciałbym stracić tego. O, jelonka bez. Wow, these are some strong gusts today. I'll have to speak up, or you won't hear me. Tam są dwa. Czemu teraz są tam, jak ja jestem tutaj? Jak mnie to denerwuje osobiście. Gdzie one są? Kurde, no. Może by się tu udać w stronę księżyca. Nie wiem, nie wiem. Trzeba to zrobić na tym odcinku. No będę starał się, no bo taka misja poboczna, no nie jest to proste tropienie takich zwierząt. Spróbujmy z tym bekiem. To nie jest to. Mam nadzieję, że nie wystraszyłem. Nie ma żadnych tropów w ogóle. Kurde, nie chcę się chyba tu pchać za bardzo. A trzeba by też te jelonki tam z dołu zje. Są tam jeszcze? No niby są. Jakoś zajść, najlepiej by było zajść je te jelonki. Coś jest ciekawego? Maybe, maybe. No nie wiem, jak bardzo tutaj mogę hałasować. Bo z prawej strony niby widać hałas. Nie chcę też go za bardzo zmęczyć, bo... A już myślałem, kurde. To tu stoi jakiś jelonek. Byłby na strzała. No ogólnie najlepiej byłoby w tym momencie w ogóle oddać jakiś strzał. I później po prostu go tropić. No tak mi się wydaje, że to chyba będzie... najlepsze rozwiązanie. Tam chyba są te. No, czarnego nie stanę, są daleko. No ogólnie będziemy krążyć wokół tego jeziora. No bo to jest najlepszy w sumie punkt. Gdzie one były? Uff, te zarośla lepiej nie iść, jak chcę wytropić. Są. Niby w zarośle lepiej nie iść, natomiast... No stąd jeszcze chyba... No ja mam niby też strzał na 150 metrów około. Ale to... Ma poroże. Wow. Byłoby świetnie, gdybym poroże sobie ogarnął. No nudny odcinek. Natomiast no to jest właśnie The Hunter. Ja wiem właśnie, że nie wszyscy lubią takie gierki. Fajnie by się z kimś nagrywało. Maybe, może kiedyś. Ktoś się skusi. Ja jestem za. Jestem bardzo otwarty na propozycje. Chodź tu.
Wiecie, deszcz i woda pomaga niby. Oj, 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 tu mocno hałasowałem. Nie, uciekaj no. Niby łatwy jest ogólnie cel. Ci co, chyba już... Łapany te tętno. Chyba nie dostał. Dużo ich tam było. Dobra, wstawaj, wstawaj. Może jakiś trop chociaż będzie. Tam palicho toczy. No na pewno go stąd nie zabiłem, to jest niemożliwe. Trochę sobie wystraszyłem te zwierzęta. Tak też swoją drogą. Czy ono tam... Tu niby jest jezioro wysokie, ale to jest daleko od tego samego. Czy chociaż tu jakiś trop, coś tego będzie? One tutaj gdzieś chodziły, no. Przecież kurde. Coś trochę krewki będzie. No nie widzę za bardzo. Cieszy mnie to, bo oddałem dwa strzały. No badaj trop, no. Kurde, chodzenie po tych zaroślach to jest głupi pomysł. W sensie takim, że bardzo je płoszę. Wszystkie zwierzęta. Niedźwiedź, nie dziękuję. Nie dziękuję, niedźwiedziu. Z tobą się nie będę bawił. Widać, nic tam nie widać. Mgła jak chlela. Nic nie ma, no ja pitole. Zagunwo. Ale one pobiegły w takim razie w tą stronę. Zmarnowałem w tym momencie strzał, ale... Sądziłem, że po prostu jak będę się zbliżał. No też kurna, miał te tętno jakieś nieogarnięte. Nieogarnięte ten ludek. Na chwilę by się chociaż skupił. W ogóle nie pomaga, w ogóle nie pomaga, no. Rozumiem, że przebieg 2 km, no ale. Kurde, mordo. No to już wyglądało jak niedźwiedź, a się obsrał. Dobra, chwila, jest tu coś. O, stoi tam coś. Pewno powolutku trzeba. Ale piękna grafika jest moim zdaniem, jak na taką grę jest cudowna. No ale mają też trochę kasy. Oni... Tyle jest DLC płatnych, że to jest nie do opowiedzenia. Się nie dziwię, no trochę kasy musieli narobić. Piękny cel. Był? No widziałem, no. No ja jestem ze mnie robią, no mnie to już... Co tam jest? No, skały. O, już myślę. What the fucking... No, strzega. O, ty knajaku. Pewnie gdzieś teraz chodzą jelonki. Nie widzę nic na razie. Zaraz zobaczymy. 20 minut odcinka, także jeszcze. Ja już się boję. Także jest jeszcze czas na, żeby coś porobić. Kurde, ale ciężko jest nic nie widać. W sensie takim... No niby coś tam widać, ale... Nie na tyle, żeby ocenić, czy to jest jakiś obiekt, czy... Właśnie zwierzę, to jest dla mnie trochę... Tutaj denerwujące w swoim... Na swój sposób. No kurde, cały czas je obchodzę.
To jest jakaś polanka? Aha. Teoretycznie można by spróbować. One cały czas gdzieś tu są. Ale ciężko mi się w ogóle tutaj zakraść po nie. Nie jest duże jezioro. Aż tak duże. No bo zaraz zobaczymy. W takim razie rozwijemy sobie wątpliwość z tym, no bo tu i tak daleko to jest. Pokażę to. Aha. Nie, to jest. A, to jest taka ten. Konstrukcja myśliwska. Zaraz zobaczymy. Aha, dobra. No. No można powiedzieć, że teraz zmarnowałem swój hajs. Tak patrząc na to. Na takich budkach teoretycznie powinno się tak właśnie zwierzyny obserwować. Łatwe właśnie do obserwacji. No, rozwiałem wątpliwości, straciłem. No, 200, 2100, więc dość dużo, no, patrząc na to, ile kosztują bronie. No dobra, no. Budka myśliwska, spoko. Dobrze, wiedziałem. Myślałem, że to jakieś bazy, że będę mógł się tu respić. A tak za każdym razem muszę z tego mojego zasranego domeczku startować. Bo ten jele, ten bek na jelenie jest jakiś taki nie bardzo. Widać coś tu. Szkurde, miałem tyle tutaj zwierzyny i teraz co? Wszystko poszło w. Nie powiem gdzie. Dupy taka robota. Mam żadnego tropu. No ten. No pajac tak naprawdę, kurde. Zamiast trochę te tętno opanować. Na chwileczkę, no to się pitolił i nie trafiłem, no. No, ostrzega tu jeleń. No się nie dziwię, że ostrzega. To nie. One są bardzo płochliwe, te zwierzęta. Kurde, się nie dziwię, no. No, tym bardziej jeszcze krzaki, no ja pito. Tu w ogóle nie ma żadnych śladów. Tu jakieś ślady są? Nie. Nie ma śladów, nic nie ma. Nad jeziorem nic nie widać. Żeby coś tam. No, to mi się nie podoba, majstry. Mordeczki. Nie fajno. Kurde, no taka fajna zwierzyna, wszystko. Do dupy. O Jezu, jak one drzą ryja. No i co, one teoretycznie są gdzieś. Wygląda tak, jakby były pode mną. Jest jakiś. Jak mi się wydaje, że coś było. Trzeszczały. No dostał jak nic. Piękny strzał. No mi teraz powiedzcie, że go nie trafiłem. To coś mi się stanie. Tylko pytanie, co ja w ogóle upolowałem. Co, nic, żelo, żadnych tropów? A ja w ogóle mam włączony ten? Coś mi się tu nie podoba. Interfejs mam włączony? Gdzie tu jest interfejs? O nie, no był włączony interfejs.
tyfy. Przecież musi być jakiś trop, no. Jesteś tu. No ja walę, to był tak piękny szczał, no niemożliwe. Nie ma żadnego tropu. Tu przed tym dostał, ewidentnie. Co jest dzisiaj z tym odcinku nie tak? Chyba coś tu mam źle zrobione, no. No piękny szczał, no. Ja pitole. Mordo. Ewidentny piękny szczabeł. I się tropy w ogóle nie pokazują. Co jest z tą grą nie tak? Coś mi się tu nie pasuje. Pole widzę misji, kompas, ukry interfejs, układ jednostkowy, metry. Biały, biały kolor, blisko zauważonego zwierzęta. To to wszystko jest przecież. Kolor nieaktywnych stropów. Nie no kurna. Żenada. No jak nie ma... Aha, ja dobra, wiem chyba. Kumam. Teraz będę widział, jest dobra, że mi pisaliście w komentarzach takie rzeczy. Czekajcie, bo gdzieś tu w tym momencie był strzał. I głównie na latarka zapomniałem o tym w ogóle. Czy tam pewnie dostał strzały. Nie, chwila, bo teraz się... Jak gdzieś tu schodziłem... No powinna być tu krew gdzieś. Tylko teraz spintolił trochę. No ale coś tu powinno być. Jakaś krew albo coś, tego nie wiem. Coś powinno być. Upomniałem, że ta latarka tu. Gdzieś pobiegł na pewno w tamtą stronę. Upomniałem o tych śladach. Ach. Zmarnowany już teraz pół godziny. A jeszcze go wytropić by się przydało chyba, nie? Ja tu nie widzę żadnych śladów w tym momencie. Co jest? No powinienem powiedz. Kurde, jeszcze raz się muszę wrócić. No nie chcę już tutaj zdać, ale krwi nie widzę, to mnie denerwuje. Nie widzę żadnej krwi. Jest niepokojące moim zdaniem. No jak to jest możliwe, że tam żadnej krwi nie było? Dopywałem się po tej skale, no tam widzieliście. Ciocie, czekajcie, czekajcie. Nie, no boby tu są. Gdzie jest kurna krew? Owalili mnie. Jak nic mnie owalili. No przechadzał się gdzieś tu, no. No ale to tak daleko nie było, bo przecież ja z tej strony polowałem i on gdzieś tu w tych krzakach stał, no gdzieś mniej więcej tu. No to jest niemożliwe, że on nie dostał, no kurde, przecież to jest niepojęte. A teraz mi chcecie powiedzieć, że on nie dostał, tak? Nie ma żadnej krwi. Może jakaś krew, chociaż coś tego. No kurde. Teraz będę chaotycznie chodził i nic nie znajdę. To jest to. To jest właśnie Michał Games. No to są tylko bobki. Szkurde. Czemu to pobiegło tam? Co jest? What the fuck w ogóle? Chwila, zaraz udamy się jeszcze troszeczkę. To mi się nie podoba osobiście, nie podoba mi się taka sytuacja. Zaraz coś pokminimy. Czy jest coś, bo chciałem nie używać tej latarki, bo to tak wiecie. Można spłoszyć zwierzęta. No i przez to tamte tropy zgubiłem.
No i dupa trochę, no można powiedzieć. No nie za fajnie, no straciłem trochę kasy, już pół godziny odcinka. Nie chcę też przedłużać za bardzo. No chciałem to zrobić, no i teraz wiecie, to jest taka rozterka w tym momencie. Co powinienem, a jak sytuacja wygląda. To, że on gdzieś tutaj poszedł. Ale kiedy to było? To musiał być spory czas temu. Jak ta lampka w nocy mnie zdradziła tutaj. Definitywnie. A taki ładny, kurde, strzał, ale tam żadnej krwi nie ma, to jest dziwne moim zdaniem. Wydaje mi się, że powinien dostać, to jeszcze z mocniejszej amunicji było, no. Kurde, takie coś nie powinno mieć miejsca w ogóle. I co, i w ogóle ich nigdzie nie widać teraz, tych jeleni. Idzie. Te punkty umiejętności, no ale jak nic nie poluje, to nic nie. Nie ma żadnych punktów, no umiejętnościowych oczywiście. Dobra, tu są jakieś ślady. Nie podoba mi się to. Świeże odchody. W którą stronę iść? Świeże też pytanie, ile? Jak on teraz biegnie? A biegnie, oczywiście. Przedtem tak wszystko na spokojnie, a teraz chaos i to już jest wszystko w temacie, bo jak nie mam tropów, to ja wszystko na spokojnie, ale problem jest taki, że ja też w ogóle tutaj. Kurde, w tych zaroślach to ciężko tu w ogóle coś ogarnąć, w sensie, że no bardzo mnie słychać tutaj, no. Coś było słychać. To na pewno nie bym ja. Musiałbym się trochę w stronę jeziora udać, bo teraz może one tam przyszły. Wiecie, ten tutaj cały czas gdzieś tu biegnie. No i słabiutko trochę, że on. Chociaż teraz wiecie, idzie w stronę jeziora, co mnie troszkę cieszy. No ale tu nic nie widać, no. Trzeba faktycznie pójść w stronę jeziora. Jeszcze na spokojnie raz to spróbować zrobić. Natomiast, no nie wiem, czy jest sens. No nie fajnie, że cały odcinek znowu zmarnowany, bo nic nie upoluje. No ale teraz. Co najmniej kolejne pół godziny zajęłoby mi w ogóle znalezienie pewnie jakichkolwiek jeleni. Po czym mi pisać ogólnie wskazówki, co dotyczące oczywiście tutaj gierki Huntera. Na pewno wszelakie wskazówki sposobu w ogóle, jakim powinienem prowadzić odcinki i ogólnie sposobu tutaj tropienia. Możecie się na ten temat wypowiedzieć chętnie. Przeczytam wasze komentarze. I pogadam z wami oczywiście w komentarzach, bo ja lubię z wami rozmawiać. Bardzo cieszy mnie, jak mam taką interakcję z widzami. Spróbujemy jeszcze pójść na te jezioro, może coś tam przyszło. Godzina 22 to jeszcze nie jest noc, no. To jeszcze zdecydowanie nie jest późno. No, chciałem tą misję poboczną zrobić, ale są problemy ewidentne przez tą latarkę. Słabo, no. A i teraz nic nie widać. Bo bez latarki, nie wiem do końca, jak w tej grze to działa ta latarka. W sensie, czy ona płoszy te zwierzęta, czy przyciąga, czy nic nie robi. No, gdyby nic nie robiła, w sensie takim, że chodzi o zwierzęta, oczywiście, no to dla mnie spoko. Ale wydaje mi się, że no normalnie, prawdopodobnie. Albo by światło odciągało w nocy zwierzęta, albo przyciągało. No to jest. Tak pytanie teraz. Jak tu akurat nie to wygląda, jeżeli chodzi o The Huntera. Nie widzę tu żadnych zwierząt teraz.
tam z ty po drugiej stronie rzeki też nie bardzo. Był taki moment, że odzieły te jelenie. Teraz gdzieś tam wszystkie pobiegły daleko w trzy dupy. Nawet nie ma. Nie ma na czym oka zawiesić i coś tu pokminić. Nie fajnie, no. Pewnie. Miał być live w ogóle z The Hunter, ale miałem problemy z internetem i kurde, nie udało się tego zrobić. Nie mówiłem wam, ale tak było właśnie, że problem z netem, no, był niestabilny bardzo. W sensie gorąco było i mi się nagrzewał. W sensie, bo ja. Po co powtarzam cały czas w sensie, nie wiem. No bo ja ogólnie streamuję z telefonu, z internetu z telefonu, bo mam lepszy niż taki domowy. Jeżeli chodzi o upload, bo download znowu jest z drugą stronę lepszy. Tylko, że wiecie, no telefon ostro się nagrzewa i w pewnym momencie jest bardzo słabnie ten moc tego sygnału, no i to jest dla streamu niefajne, bo często wiecie, że mi też streamy wywalają głównie z powodu tego, że telefon się przegrzewa po prostu i jest ograniczona ilość przepływu danych. No rozumiecie, mam nadzieję to. Chciałem właśnie w te wakacje ogarnąć jakiś porządny router osorki. Ale no nie wyszło za bardzo tutaj z tym. Trudno. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to myślę, że tu już będziemy kończyć, bo nie ma sensu. Niestety, mnie to bardzo boli, że uciekły mi te jelenie. No słabe to było, bo naprawdę byłem bardzo blisko nich. Ta cholerna latarka. No ale nie ma żadnych, nawet tutaj ślady. No patrzcie, tam niby przyłożenie fajnie, to żadnej krwi nie znalazłem. Dziwne, dziwne moim zdaniem to troszeczkę jest. Nie wiem, no trudno. Teraz nic nad jeziorkiem nie ma. Też mi się nie podoba, bo przedtem trochę było tych zwierzyny. Miałem parę podejść fajnych. Mogłem to dokończyć, ale widzicie, głównie ta latarka, bo ja też myślałem wtedy w tamtym miejscu te tropy, pewnie coś trafiłem. Zwyzwałem mojego typa, ale no wiecie, też ale ten strzał mnie najbardziej boli. No fajnie wszedł moim zdaniem. Żadnej krwi nie było widać, dziwne. Bardzo dziwne. No ale na pewno teraz o latarce będę pamiętał, także można powiedzieć nauczka i lekcja dla mnie. No, Forest, znaczy Hunter to jest taka gra, gdzie trzeba wiecznie się uczyć. Tym bardziej, że no nie mam, nie jestem z nią obyty, a tutaj jest dużo ważnych bardzo aspektów. Dlatego też myślę, że widzimy się za 2 tygodnie w Hunterze i tam spróbujemy może dokończyć to, może coś innego ciekawego zrobić. Zobaczymy. Piszcie oczywiście w komentarzach, co byście chcieli na następnym odcinku, jak mam tutaj działać w Hunterze. No bo seria jest mało oglądalna, ale trudno. I czy odcinki krótsze, dłuższe, czy tak jest ok, bo przynajmniej da się coś porobić. No i ja się z wami żegnam. Łapeczka, subik, oczywiście z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jest nowy. Jeżeli ktoś ma suba, a nie ma dzwoneczka, to trzeba to natychmiast poprawić, żeby przychodziły do was powiadomienia, bo 4 odcinki w tygodniu. No to jest sporo roboty, przynajmniej dla mnie. Bo ja działam tu sam w pojedynkę na YouTubie, jeżeli chodzi o montaż i te sprawy. No i jeszcze oczywiście wpadnijcie na mojego fanpage'a, link oczywiście w opisie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!